Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, no i postanowiłem wrócić jeszcze do bety Halo Wars 2 Blitz i zagrać sobie drugą stroną konfliktu. Miałem też zagrać drugą stroną platform, czyli na Xboxie One, no ale w tej chwili udało mi się zorganizować coś takiego, więc się może zajmiemy właśnie tym. No i nie oszukujmy się, zostałem zachęcony tym, że ostatnio mi dobrze całkiem poszło tymi gościami. Mam Atrexa jako głównego lidera. O, udało mi się Skaraba kiedyś przysłać, zajmował pół widoku na mapy, więc było po prostu niesamowite przeżycie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. No bo generalnie to jest, wiadomo, jedna wielka loteria, jeżeli chodzi o sukcesy jakiekolwiek. No co jest, tam idziemy. Łohoho. Tu idzie cała ekipa przeciwna. Może się wycofam jednak. Od ostatniego razu rozgryzłem parę rzeczy. Na przykład, że jeżeli zrespimy jednostki poza... Kurczę, będziemy się tutaj lać. Jeżeli się zrespimy poza naszą bazą, tutaj główną, to nasze jednostki mają połowę życia i połowę obrażeń zadają. No, są też dość zabawne naleciałości ewidentne z wersji konsolowej. I tu na przykład konieczność kliknięcia dwukrotnie na... Czekajcie, gdzie wy jesteście? Konieczność kliknięcia dwukrotnie po użyciu karty to jest ewidentnie naleciałość z konsoli. Gdzie to pierwsze kliknięcie jest, że tak powiem, no... wykonane poprzez wybranie po prostu karty. Jeżeli chcemy na przykład od ST-ków wziąć, których oczywiście teraz nie będę miał, no to musimy wybrać kartę, wtedy mamy miejsce, gdzie chcemy ich rzucić i chcemy kliknąć, ale potem po kliknięciu dopiero wyskakuje nam możliwość wybrania dokładnego miejsca na obie kapsuły, które teoretycznie powinny wtedy wyskoczyć. Więc to jest taka naleciałość konsolowa, kart nie zagrywa się idealnie jakoś z pada. No bo wiadomo, przycisków jest trochę mniej. Wow, wow, wow. Ale mi przyfasolili. I zostałem z nimi. No dobra, może uda się dozbierać do Skaraba chociaż. Wtedy przyjdziemy się Skarabem. Strasznie w dupę elitarni dostają. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie mam pojęcia. Dobra, więc to nie będzie prawdopodobnie jakieś dobre zagranie. No ale przyjdziemy sobie tutaj najfajniejszą jednostkę na świecie. I zobaczymy, jak ona sobie poradzi. No, wygląda bardzo ładnie. O ile widzicie. O, to gówno strasznie mi przeszkadza. Weźmiemy tutaj może Rivera. I nara. Zostawić mi to, to jest moje. Oczywiście teraz spróbuję tam przejść. A coś mi tu nawala, czy mi się zdaje? O, i to by było na tyle niestety. Ba, wielki Skarab upada. Strasznie ładnie to zrobili, matko. To coś mi zostało. Tam jeszcze się szykują na nas. No to się tym przejdziemy tutaj. A w międzyczasie zrespimy cokolwiek już tutaj na bazie, żeby nie było tej fatygi całej, czy jak to się nazywa fachowo. O, jakieś ściny. Wszyscy lubimy komputery, nie? Dobra, poprosimy tutaj, no i niech tam się zbiera ta cała energia. No, niestety dostajemy trochę w dupę. Gdzie są te lokusty? One jakoś tak dość wcześnie zaczynają zaznaczyć, o właśnie, tak zaczynają już smagać naszych tutaj przeciwników. No, rozwalcie ich, rozwalcie. A, brutale już skopane. Wszyscy skopani, to strasznie jakoś po dupie. Czy tutaj dostaje, spróbujemy go tutaj może wejść. O, kolega też dostał. Mogę go zaznaczyć, czy nie? Halo? Aj.
Wracamy tutaj do deski wleślarskiej. To co, Hunter? Banshee. Znowu Scarab, no ale na niego już może nie będziemy tutaj za bardzo liczyć. Elitarny sobie weźmiemy. I pora już trochę się ruszyć. A, to nie jest nasz w ogóle. Wow. Spieprzamy. No to co, przejdziemy się tutaj, spróbujemy jeszcze ich trochę podszczypnąć. Co prawdopodobnie nie wyjdzie, no ale... Ale mam tutaj super umiejętność, która nam wcześniej nie wyszła. Więc spróbujemy może jeszcze to zrobić. 90, czy możemy sobie Rivera przyzwać. O, zostawili coś na straży. Dobra, przejęte. No i trochę nam wskoczy, no ale mając pod uwagę taką przewagę przeciwników, to nie ma chyba za bardzo co liczyć. No ale tak mniej więcej tutaj wygląda rozstawienie wszelakich sił. Zwykle takie są różnice, no i nie ma za bardzo co liczyć na jakiekolwiek zmiany na bardziej zaawansowanym etapie grania. No i nie wiem, wciąż mi się wydaje jednak, że cały czas gram tą samą talią, staram się zmieniać tutaj karty i wszystko, no ale jednak cały czas jest to wrażenie, że w jakiejś takiej powtarzalności. Palniemy tutaj sobie może... A, no widzieliście? Dwa razy musiałem kliknąć, dopiero zaskoczyło. To strasznie mnie tutaj opóźniło w jakiejkolwiek walce. No i trzeba wiedzieć, gdzie spawnować jakie jednostki. Brutów zespełnimy jak najbliżej przeciwników. Zaraz dostaną oczywiście po tyłku. Chopera, nie wiem, gdzieś tutaj. Locusta gdzieś tutaj. Blisterbucka. No i przejęliśmy to nawet. Wow. No i fajnie by było to, bo coś zrobić w ogóle. Mam parę tych jednostek jednak, dobra. Będzie energy drop. Dobra, chodźcie tutaj troszkę. Ciebie może użyjemy w końcu. A, no to nie bardzo się nam tutaj przydałeś. Nie wiem, czy jest sens tak długo jakoś się trzymać. I już wracamy. Idziemy, tu się pewnie będziemy lać. A, tu mój się leje, czyli nie jest najgorzej w sumie. Dobra, gdzie on jest? Ten jeden. Ty co, cóż, kochać tutaj. Idziecie tam, ty wracaj. Spróbuj się tutaj rozłożyć. I co, Scaraba? Niespodzianka! No i chyba wyszło całkiem nieźle. Banshee gdzieś tam niech poleci. No i co, obroniliśmy niebieskie. Tak. Tak, jak najbardziej. I to co, spadamy tam. Ty podszczypnij ich tutaj. Dobra, zona kontestowana. Spadamy tutaj się bronić. Tu grunciaków może prosimy o wywalenie, bo oni nie będą nam potrzebni. Elitarnych też na razie. To co? Wracamy tutaj się bronić. Wszyscy. A ty już w dupę dostałeś? Strasznie cienko, strasznie. No to co? Czołg. Hunter. A i to gówno. No teraz proszę o zagranie, znowu dwa razy. Obronimy się jak najdłużej można. Ten nawala cały czas. Czuperki, rivery, lokusty. Tutaj prawdopodobnie trochę przeginam z zaangażowaniem się w bitwę. Osiem gdzieś tutaj, gościu. Osiądź, osiądź, co jest? Grunty ich zaskoczą. Grunty. Jumpaki. I nie wiem, co się dzieje, ratunku. Dobra, Banshee poproszę tutaj. Może poleci nam przejąć tę miejscówkę. Jak się uda.
Chopper. Dobra, koledzy. A, przejęli B jednak. No, bardzo ładna bifa generalnie. Uwaga, tak dostaje Warthog po dupie. Dobra, kumpel jest. O, dobra, przejęta. Ja chcę. Co, będziemy się trochę bronić, nie? Tak, tutaj. I teraz B, Rivery. A to skupimy się znowu na skarabie. Trzepnij ich, dobra. Co to za gówno? Spartanin! Oż ty cholero. Tarcza. Doszli do Spartan, jakie cwaniaki. To co, trzeba się tutaj bronić, myślę. Dobra, pozaskakujemy ich trochę. A! Są skarabiszcza. No i dawaj, skarab kontra skarab. To będzie normalnie. Oddalimy jak najbardziej. Czemu już po dupie dostał? Nie! Dobra, to to trzeba olać. Jak najbardziej. Tu się będziemy bronić. Blisterbug pójdzie tutaj się rozstawić. Tutaj, chodź, tutaj. Sześć sekund, nie! Najdłuższy mecz, jaki rozgrywałem kiedykolwiek. Ty, miałeś się rozstawić, kurkan. Czego mi to robisz? Chopper, wszystko wysyłaj teraz, już końcówka meczu. Dotrwać chociaż. Ale piękna walka, wiecie, ale to było dobre. Trzymajcie się, trzymajcie. Huntery. Koniec? I co się stało? Nie wiem, co się stało. O, coś słyszę, ale mi się tnie. Defeat. Ale widzicie, jaka była to piękna walka? Nie no, ja to sobie zapisuję, zobaczymy, co z tym nagraniem zrobię później. Ale to było fajnie. O, to można było coś poszaleć w końcu. Coś tu się chyba troszkę zwiesiło. Prawdopodobnie challenge mi poszedł. Tak, wygrałem dwie gry jako Atryx dzisiaj. Wygrałem? Nie, Boże, przecież nie wygrałem. Rozpędziłem się, zaraz zobaczymy, co zrobiłem Atrioxem. Wcześniej pokazałem menu na początku grania, teraz sobie zerkniemy tutaj po. I to cudowne menu ładowania, loading screen, który trwa za długo dla przyzwyczajonych do konsolowych czasów. No, i te ścinki, Boże, jak ja powróciłem do grania na PC-cie po naprawdę długiej przerwie, po paru latach grania tylko i wyłącznie na Xboxie i innych konsolach, gdzie nie było problemu z przycinkami albo z ładowaniem, a teraz takie kwiatki tutaj doświadczam. Jestem po prostu w szoku. No i co? Chcę... O, ruszyło się. Ruszyło się. Chcę swoje nagrody obejrzeć. Poziom zdobyłem dosłownie przed chwilą, więc tutaj nie zobaczymy, jak to wskakuje, ale będziemy mieli szansę sobie zajrzeć właśnie na wykonany challenge dniowy. No i to, kurczę, może być fajne. To zróżnicuje nam grę, bo nas zmusza do grania różnymi stronami, różnymi dowódcami. I daje bonusy do ruszania się. Ja zrobiłem dzisiaj, o proszę bardzo, następne za 6,5 godziny. No i wypadałoby wygrać jeszcze, skończyć trzeci mecz jako wygnańcy, czyli no tutaj się kowenanci. I gdzieś tam tle robi się tygodniowe, no i chyba na tym ja się będę skupiał, jeżeli dostanę do rąk w końcu pełną wersję, no i zabawimy się w otwieranie paczuszek. Jej, co dostajemy? O, tego nie widziałem. Marudera mamy, tylko jakiegoś takiego klołkowatego, czyli no, niewidzialność. To standardowe jakieś takie pociski, nalot dywanowy, wskakuje mi poziom drugi. No, karty się nie dublują, a jedynie podnoszą swój poziom. No, tu Kodiaki, Stealthy, nic ciekawego. Jakieś ulepszone Banshee, też nic ciekawego. I tutaj, uwaga... Plazma bimy z gdzieś tam, wiadomo, z wysoka. To jest dla Atrioxa. No i tą kartę sobie na przyszłość wezmę. Dobra, tak więc to jest mój dorobek na teraz. Dzięki wam wielkie za uwagę. Beta Halo Wars 2 Blitz. Z drugiej strony myślę, że wyjątkowo ciekawy meczyk. O, wszystkie jeszcze ekskluzywne karty wylosowałem. Dzięki za uwagę, cześć.